Siemano wszystkim, dzisiaj filmik, wersja będzie poprawiona, jak tworzyć własny temat na iPhone'a. Więc tak, potrzebne nam dwa pliki, czyli obrazy o rozszerzeniu PNG i plik, który chcemy, żeby był jako tło pod nasze ikony, musi się nazywać wallpaper PNG, a ten na zablokowanym tle log background PNG. Oprócz tego musimy zrobić nowy folder, który przykładowo nazwijmy mój.htm. Kopiujemy te dwa nasze pliki do folderu mój.htm. Widzicie, są tutaj. I wrzucamy za pomocą SSH do naszego Winterboard, czyli przenoszę do folderu themes. Jeszcze Wam pokażę, jak te obrazy wyglądają. To będę miał pod ikonami, a to będę miał, gdy zablokuję iPhone'a. Czyli po prawej stronie widzicie mojego iPhone'a. Wejdę do Winterboard. To znaczy mój. Wyjdę. Chwilę trzeba odczekać, niech się włączy. Zestartuję telefon. Pamiętajcie, obrazy muszą być w rozszerzeniu PNG. Nie JPG, ani inne, tylko PNG, bo inne nie będą działały. To jest taka szybka wersja poprawienia tamtego mojego starego filmu, w którym obraz pływa, jakby był, nie wiem, na okręcie. Jak widzicie, mam na zablokowanym takie jabłko i na pod ikonami mam takie tło. To jest takie szybka, skrócona wersja dosyć. Więc to było o tworzeniu własnego tematu. Tapeta pod ikonami musi nazywać się wallpaper, a na zablokowanym iPhone'ie log background. Będzie wszystko w opisie, więc kliknijcie na więcej informacji i tam będą też, będzie cały opis, na wszelki wypadek, aby ktoś nie wiedział. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.